Oto i znowu Barbie jako księżniczka i żebraczka. I cóż to tam było do zrobienia tym razem? Królowa gospodaruje królestwem mądrze i sprawiedliwie. Pomóż górnikowi dostarczyć węgiel potrzebującym. Dostarcz tort urodzinowy górnikowi. No tak, ostatnio zbieraliśmy się, powiedzieć, że zbieraliśmy węgiel, ale to przecież tylko tort robiliśmy. No dobra, ale najpierw to śpiewamy. Patrz, jak kwitniesz, twoje płatki mienią się prześlicznie. Normalnie jak ścieżka dźwiękowa w Skyrim, w polskiej wersji językowej. No dobra, to trzeba byłoby te różańce znaleźć. Tutaj widzę dwie. Co mi pokaże ta mała Nic. róża? Popatrz, jak ona tutaj rozkwita. No niesamowite. Tutaj są dwie. To bierzemy. Tam jest róża. Tak, właśnie ją zebrałem i dopiero twierdzisz, że ona tam jest. No cóż, niechaj będzie. O, mogę wejść sobie do piekarni? No czemuż to? Połącz składniki zgodnie z przepisem w Nie. książce. Na O pewno chcesz Boże, nie wyjść? to. Jeśli wyjdziemy, będziemy musiały zacząć od początku. Nie, ja chcę wyjść. No ej. Połącz składniki zgodnie z. Na pewno chcesz wyjść? Jeśli wyjdziemy, będziemy musiały No, zacząć od chcę wyjść. początku. No dobra, uff, już się bałem, że to wyjście z gry. A, wyjście z gry ma tą. Drzwi po prostu. No dobra. No to szukamy tutaj tych różęcji. Tu jest jedna tylko? O, Różo, dwie. różo, kwitnij mi i dla wszystkich. Jeju, te piosenki są okropne. No i tutaj jeszcze nam zostało. O, proszę. Zebrałyśmy O, już? 10 róż. Kliknij przedmiot, który chcesz otrzymać. No dobra, powiedzmy, że chcę otrzymać sobie to. No dobra, no to mamy róże zebrane. Tu się coś odhaczyło? Róże są w wiosce. Że są w wiosce, super. Dobra, czyli musimy dostarczyć teraz tort górnikowi. Szkoda, że tych róż nie można tak na zapas zbierać. Tutaj w ogóle ten mieszek taki, co nic nie robi. A ty co powiesz, dziełucho? Przędę wełnę, żebyśmy mogły utkać więcej rzeczy w moim sklepie. Super, fajnie, cieszę się. No dobra, to trzeba zobaczyć, gdzie są te góry. Pewnie górnik to w górach siedzi. A, tutaj jest, już nie ma owieczek. No tak, jest węgiel na tym, na moście, to pewnie tam jest górnik. To jest pewnie odziany w jakieś, nie wiem, wdzianko kompletnie niepasujące do górnika. No ale Eryka ten swoim słodkim krokiem drepta, drepta, drepta. No tak, kopalnia. Księżniczka sobie wejdzie do kopalni, wcale się nie obrudzi. No tak, górnik jaki taki czysty. Siemasz. Witaj, panienka. Poznajesz swoje nowe królestwo? No. No tak, a nie? Będziesz moim królem. Cóż tu jest za tajemna lokacja? No dobra. A co powiesz jeszcze? A, już Witaj, mówiłeś. panienka. Poznajesz swoje nowe królestwo? A masz to na twarz. Twój brat prosił, żeby dać ci ten tort urodzinowy. Nie mógł sam tego Prosił? zrobić. Wszystkiego najlepszego! Ten tort wygląda bardzo ładnie. Zastanawiam się, czy nie wyświadczyłabyś mi przysługi. Muszę dostarczyć węgiel ludziom w królestwie, ale zapomniałem komu. Możesz mi w tym pomóc? U góry ekranu zanotuję wszystko, co pamiętam o każdej osobie. Kliknij notatkę u góry ekranu, aby usłyszeć informacje o każdej osobie. Aby dać komuś węgiel, weź go ze wstążki i kliknij wybraną Gość osobę. zapomniał konia, więc dało jej księżniczce. Ja rozumiem, że te bohaterki tych gier o koniach to były jakieś kłody drewna, ale no, żeby
z takiej księżniczki, wiadomo, takiej rasowej zrobić konia? No dobra, co tu powiem? Piekę najsmaczniejsze smakołyki w królestwie. Robię buty dla koni. Oh. Sprzedaję słodkie i smaczne rzeczy. Niektóre z nich rosną na drzewo. O, czyli jego brat. Robię kolorowe okna, które wyglądają pięknie w słońcu. Zbieram drewno w lesie i rąbię je. Ci tyle łażenia, bo gościu zapomniał koni. Oj, ciężkie jest życie księżniczki. Trzeba nosić wungiel. O, siła konia, kurde, drzemie w tej. No dobra, to lecimy te witraże najpierw załatwić. Żeby dojść do... O, dobra, na szczęście można było pominąć to jej biodolenie. Trzeba skakać po tych kamulcach. Hop! 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 Jupi! Cudownie! No wiadomo, się rozumie. Dobra, masz tu węgiel. Witaj, mam dla ciebie węgiel od górnika. Węgiel? Oj, gdzie ja go położę? O, oczywiście, oczywiście, dziękuję, panno Eryko. Tak, wór węgla, co ty z nim zrobisz? Grilla. Spójrz, kamienie są ciągle w tym samym miejscu. No kto by przypuszczał? No to teraz Drwald, czyli chyba do niego trzeba będzie ułożyć sobie balę, żeby jakoś normalnie przejść. Chociaż nie pamiętam już. No idź, Ryko, idź, idź, idź. Aha, no tak, przejście. Kliknij bal, aby go obrócić i utworzyć ścieżkę. Te bale chyba nie pasują. Jak to nie pasują? Pasują. Świetnie. Teraz możemy przejść. No, długa droga, ale dreptaj sobie, dreptaj. No brawo, brawo, Eryko. Umiesz chodzić po balach drewna. Utworzyłyśmy idealną ścieżkę. Utworzyłyśmy, tak, na pewno. Siemasz, górnik. Nie, drwale. Witaj, mam dla ciebie węgiel od górnika. To miło, że górnik o mnie pomyślał. Już nie muszę palić mojego drewna. Tak, bo taki worek węgla ci na pewno wystarczy na opalenie wszystkiego. Spójrz, nasza ścieżka z bali wciąż tu jest. Możemy tędy przejść. No. Kliknij strzałkę na ekranie, aby przejść po ścieżce na drugą stronę. Chodźmy. No, to tyle dobrego. Że nie trzeba było specjalnie długo się z tym mordować. Dobra, do miasta. I tak, masz tu od brata prezent. Mam dla ciebie węgiel od górnika. Przecież dałem ci tort. A, tak, mój brat. Nigdy o mnie nie zapomina. Dlatego, że Eryka nosi węgiel, to nikt nie pamięta, tak? Czyli jeszcze piekarka chyba była, tak? Piekę najsmaczniejsze smakołyki w królestwie. No, i kowal. Witaj, mam dla ciebie węgiel od górnika. Dziękuję ci za węgiel, moja droga. Będzie mi potrzebny do pieca. Ale to jest tak mało tego węgla, że co oni tym upieką, no? Ledwo na jakiegoś grilla by to starczyło pewnie. Też nie, no. Do grilla tyle węgla nie idzie. A, masz tu węgiel. Na pewno tonę podków wykujesz. Witaj, mam dla ciebie węgiel od górnika. A. Węgiel do mojej kuźni. Dziękuję. Ha! Gotowe. To cudowne uczucie pomóc tylu ludziom w królestwie. No ba, się rozumie. Królowa jest zawsze blisko swych poddanych. W królestwie znajdziesz specjalne róże. Kliknij na nich, aby je podnieść. O Boże, w lesie teraz. Dowiedz się, czym się zajmują różni ludzie w królestwie. Pomóż trzem osobom w codziennych obowiązkach. No dobra, jesteśmy tu... Przejdźmy się po królestwie i pomóżmy trzem osobom w ich codziennych obowiązkach. U góry ekranu będę notowała, komu pomogłyśmy. Witaj, panno Eryko. Właśnie miałem zrobić nowe podkowy. Jeśli chcesz mi pomóc, kliknij młot. Może ktoś potrzebuje pomocy przy kuciu podków? Gdy położę podkowę, szybko uderz w nią młotem, zanim wystygnie. Aby użyć młot, kliknij i przytrzymaj przycisk myszy i poruszaj nią w górę i w dół. Jeśli podkowa wystygnie, będziemy musieli ją znowu podgrzać. Zaczynajmy.
to kawał świetnej roboty. Nie powiem, co ten ruch przypomina, ale kogo by to obchodziło? Łohoho, Eryko, gdzie ty takiej krzepy nabrałaś? Sprawdziłe zajęcie wymagające krzepy. Góra, dół, ale ruch. Ta podkowa wygląda świetnie. A, no proszę, proszę, masz tutaj, o. Ale ci bije podkowy, ło. No cóż, no można powiedzieć, że... Dzięki za pomoc. Aha, czyli trzeba było mu pomóc, bo się pojawił jako trzeci. Tak, czyli można powiedzieć, że Eryka mu zbiła podkowy. Dla konia. Jego konia. A ty co powiesz? Dzień dobry, pani Eryko. Z pewnością możesz mi pomóc przy kołowrotku. Kliknij go, proszę. No. Przędź wełnę, przytrzymując mysz nad kołowrotkiem i poruszając nią w kółko. Musisz obracać kołowrotek z odpowiednią prędkością. W przeciwnym razie wełna będzie drżeć lub pęknie. Ja chciałem to zrobić tak szybko, żeby się to fajnie idealna wyglądało. Prędkość. Świetnie nam idzie. Po czym to wnioskujesz? Dziękuję za pomoc. No i widziałem, że tam przy górniku była jeszcze jakaś lokacja, to tam do niego zajdę. Sobie, bo przy okazji trzeba poszukać tych róż w lesie. No, sprzedawcy jabłek nie ma, teraz nagle zdecydował się zostawić swój wóz, he? Dobra, gdzie są róże? Zakwitnij dla mnie, różo, zakwitnij dla mnie. Tym różą współczujemy. Może tu będą w ogródku? Aby zasiać kwiat, kliknij kosz z nasionami u dołu ekranu. Na pewno no pewnie, chcesz wyjść? Nie będę jeszcze raz sadził tego. Kliknij bal, aby go obrócić i utworzyć ścieżkę. Nie, tutaj nie. Tak o, tak o. No dobra, Eryko, szybciej, szybciej. Fantastycznie. Teraz możemy przejść. No, szukam tych róż. No, by było warto. Już miałem nadzieję, że nie zdążę nic powiedzieć. A tu róża, tu róża. Różo, różo, kwitnij mi i dla wszystkich. Aha, tutaj jeszcze była. Tam widziałem, że się da chyba coś zrobić z tym. O, mogę sobie zbierać jabłka. Tam jest róża. Tam, czyli gdzie? Znalazłyśmy róże. Co mi pokaże ta mała róża? Popatrz, jak ona tutaj rozkwitła. No pięknie śpiewasz, po prostu cud, miód. Kliknij bal, aby go obrócić i utworzyć ścieżkę. Aha. No dobra, idź, Eryko. Fantastycznie! Teraz możemy przejść. Jak skoczyła. Jeszcze tylko trzy róże. I czym ja to w ogóle szukam? Bo chcę jakieś nagrody. Utworzyłyśmy idealną ścieżkę. Definitywnie. A, tu jest kursor. Tylko do miasta mogę, okej. W lesie, tak? W lesie, okej. No to szukamy jej w lesie. Trzeba będzie jeszcze raz się przejść. Tym razem nie wiem, jakby to odwiedzić. Może do górnika zajdę. Kateryka się tak wlecze. Ale cóż, no mało zadań jednak będzie w tym odcinku. Troszeczkę, ale no. O, tu jest jeszcze róża. Tam jest róża. O, to jeszcze tylko jedna została, widzę. Aby to było. O, jest. Zebrałyśmy 10 róż. Kliknij przedmiot, który chcesz otrzymać. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to chcę. No to kwiatki. Pewnie kiedyś zarosną. Zarosną. Wyrosną.
O, jest górnik. Co się dzieje? Na dziś już skończyłem, panienko. Ale dziękuję za propozycję. Czego propozycję? Może nie będę wnikał. No nic, no to gra nas zmusza, żeby to był Dorval. Tak, będziemy mogli piłować kłody drewna, żeby się dało... kłody drewna... co ja tam obrażam, te bohaterki tych gier o koniach... Spójrz, nasza ścieżka z bali wciąż tu jest. Tak, będziemy robili bale, żeby można było chodzić po bagnach. Witaj! Szukam kogoś do pomocy przy piłowaniu drewna. Kliknij piłę i do roboty. Tak, księżniczka będzie piłować drewno, jeszcze sobie odcisków narobi. Aby przepiłować drewno, kliknij i przytrzymaj przycisk myszy nad piłą. I poruszaj myszką do tyłu i do przodu. No, proszę bardzo. Potniemy to drewno w mgnieniu oka. No. Taki jeden bal. Skończone! Tworzymy świetny zespół. Mhm. Świetna robota! Aha. Wykonałyśmy już połowę zadań z Księgi o Królestwie. Wróćmy do zamku i pomóżmy Annie Luizie wybrać dekoracje, które zachwycą wszystkich gości. Uhuhu. Czas udekorować tę salę. Przesuwaj mysz po sali i gdy zobaczysz iskierki, klikaj, aby zmieniać wygląd różnych jej części. Możemy użyć przedmiotów z kosza, aby udekorować dowolną część sali. Mhm. To wygląda pięknie. Zamek będzie pięknie udekorowany na koronację. No dobra, co to jest? Kartka. Co to jest? Gdzie mam to przyczepić niby? Tu nie mogę. O, tu na świeczkach, bo wcale nie będzie pożaru, bo to takie bezpieczne tutaj. O, jeszcze tutaj. O, no doskonałość. Dobra, okej. Królowa opiekuje się słabszymi i zagubionymi. Mhm. No nic. A, czyli... znaleźć kotka strażnika, który się zgubił gdzieś w królestwie? Śpiewaj, by znaleźć kotka strażnika, który zgubił się gdzieś w królestwie. No dobra, ale to szukanie kotka, bo się boję, że to będzie po całym królestwie rozwalone. Zrobię już w kolejnym odcinku. A teraz dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym. Cześć! Możemy pytać ludzi w królestwie, czy widzieli kotka strażnika. Na pewno chcesz wyjść?